Świat na wskroś. Witamy Państwa, Włodzimierz Batuk i Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Na placu Świętego Piotra odbyła się msza pogrzebowa zmarłego w ubiegłą sobotę emerytowanego papieża Benedykta XVI. Papież Franciszek w homilii powiedział, że Józef Ratzinger przez lata obdarowywał wiernych swoją mądrością, łagodnością i oddaniem. Podkreślił, że wspólnota kościelna pragnie w modlitwach powierzyć Benedykta XVI w ręce Ojca. Niech te ręce miłosierdzia znajdą jego lampę zapaloną olejem Ewangelii, którą rozkrzewiał i której był świadkiem podczas swego życia, mówił papież Franciszek. Msza pogrzebowa zgromadziła na placu Świętego Piotra i jego okolicach ponad 100 tysięcy wiernych. Obecnych było ponad 30 głów państw i szefów rządów, wśród nich prezydent Polski Andrzej Duda. Mszy przewodniczył dziekan kolegium kardynalskiego Giovanni Battista Re. Nabożeństwo współcelebrowało blisko 5 tysięcy duchownych. Po zakończeniu mszy w prywatnej ceremonii Benedykta XVI pogrzebano w grotach watykańskich w krypcie, w której do 2011 roku spoczywało ciało Jana Pawła II. Papież Benedykt XVI zmarł w ostatni dzień 2022 roku w wieku 95 lat. Zgodnie z tradycją w trumnie papieża znalazły się paliusze, które nosił jako arcybiskup Monachium i Rzymu, monety i medale z czasów jego pontyfikatu oraz rogito, czyli zamknięty w metalowej tubie tekst, w którym została opisana jego papieska posługa. Chorwacja przystąpiła od 1 stycznia do strefy Schengen i przyjęła wspólną europejską walutę euro. W ocenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen to historyczne wydarzenie zarówno dla tego kraju, jak i dla Unii. Przewodnicząca spotkała się z premierem Chorwacji Andrzejem Plenkowiciem na granicy słoweńsko-chorwackiej, aby uczcić zniesienie granic i zastąpienie narodowej waluty wspólną walutą europejską. Punktualnie o północy w Nowy Rok na ponad 70 przejściach granicznych Chorwacji ze Słowenią i Węgrami podniesiono szlabany, a strażnicy przestali sprawdzać dokumenty podróżnych. Chorwacja weszła także do strefy euro i zastąpiła swoją walutę, czyli kunę. To już 20. kraj, który przyjął wspólną walutę europejską. Do tej pory jako ostatnia 8 lat temu do Eurolandu wchodziła Litwa. O konsekwencjach tej decyzji powiększenia strefy Schengen opowie dzisiaj w Świecie na wskroś Jan Muś z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Porozmawia z nim na ten temat Hussein Oruczewicz. Czeskiej prezydencji udało się utrzymać jedność Unii Europejskiej, powiedział premier Czech, który podsumował zakończone 31 grudnia unijne przewodnictwo. Petr Fiala zaznaczył, że czescy politycy i dyplomaci szukali kompromisów, uwzględniając przy tym interesy czeskich obywateli. Szef czeskiego rządu podkreślił, że w ostatnim półroczu Unia Europejska zmniejszyła swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych. Po stronie sukcesów prezydencji Petr Fiala odnotował porozumienie w sprawie limitu cenowego na gaz i wsparcia finansowego dla Ukrainy oraz przyjęcie trzech kolejnych pakietów sankcji wobec Rosji. Od nowego roku do końca czerwca to Szwecja kieruje pracami Unii Europejskiej. Szwedzi również będą zmagać się przede wszystkim z konsekwencjami napaści Rosji na Ukrainę. Nie ma wątpliwości, że kluczowe jest wspieranie Ukrainy i utrzymanie jedności Unii Europejskiej. Ta jedność jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział kilkanaście dni temu premier Szwecji Ulf Kristersson, przedstawiając założenia przewodnictwa. Unia ma nadal wspierać Kijów finansowo, wojskowo i humanitarnie. Ukraina, która od czerwca ma status kandydata do Unii, oczekuje też, że w tym półroczu nastąpi decyzja o rozpoczęciu negocjacji członkowskich. Rada Unii Europejskiej zarekomendowała państwom członkowskim, aby osoby przylatujące z Chin do krajów Unii Europejskiej musiały przedstawić negatywne wyniki testów na COVID. To reakcja na gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w Chinach związany ze znoszeniem radykalnych ograniczeń pandemicznych. Zalecenia przyjęli przedstawiciele państw członkowskich na spotkaniu w ramach reagowania kryzysowego. Do rządów unijnych krajów należy ostateczna decyzja, czy te uzgodnienia wdrożyć. Ustalono, że testy powinny być zrobione w ciągu 48 godzin przed odlotem z Chin do Unii. Pojawiło się także zalecenie wyrywkowego, losowego testowania osób już po przylocie do Europy z państwa środka. Uzgodnienia obejmują również badanie ścieków na lotniskach obsługujących połączenia międzynarodowe i samoloty z Chin. Ustalenia przewidują także sekwencjonowanie próbek z pozytywnymi wynikami testów, by umożliwić wykrywanie nowych wariantów. Pojawiła się także rekomendacja, aby pasażerowie podczas lotów na trasie Chiny-Europa mieli maseczki ochronne. W połowie stycznia ma odbyć się kolejne spotkanie przedstawicieli państw członkowskich
członkowskich oceniających sytuację epidemiczną i wprowadzane zalecenia. Do tej pory obowiązkowe testy wprowadziły 3 kraje członkowskie z 27 – Włochy, Hiszpania i Francja. Na takie rozwiązanie zdecydowała się również Wielka Brytania. Więcej o nowej fali zakażeń COVID-19 w Chinach powie w dalszej części Świata na Wskroś Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Rosja próbuje wymusić na Ukrainie zawieszenie broni na czas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Najpierw moskiewski patriarcha Cyryl wezwał do przerwania działań zbrojnych, aby, jak to ujął, ludzie mogli uczestniczyć w nabożeństwach, a później Władimir Putin polecił resortowi obrony ogłosić rozejm w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Moskiewski patriarcha Cyryl od początku inwazji popiera działania kremlowskiego reżimu i błogosławi rosyjskich żołnierzy idących na front. Gdy część prawosławnych Ukraińców uczestniczyła w bożonarodzeniowych nabożeństwach wspólnie z katolikami 24 i 25 grudnia, rosyjska armia ostrzeliwała ukraińskie miasta. W odpowiedzi doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak oświadczył, że rosyjska cerkiew nie jest autorytetem dla prawosławnych wiernych na świecie, ale propagandystą wojny, więc apele o świąteczny rozejm traktowane są jako cyniczna pułapka. Michajło Podolak stwierdził, że rosyjski kościół prawosławny wzywał do ludobójstwa Ukraińców, podżegał do morderstw i nawoływał do militaryzacji Rosji. Jeśli Rosja chce zawieszenia broni, to proszę opuścić terytorium naszego kraju i będziecie mieli tymczasowe zawieszenie broni. Wtedy usiądziemy do stołu negocjacyjnego i omówimy kwestię reparacji, odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę, za śmierć ludzi. Czyli nie ma potrzeby maskowania rozejmu, który i tak jest fikcyjny. Jesteśmy za rozejmem, który naprawdę oznacza pokój, powiedział Michajło Podolak. Rosjanie tymczasem wciąż koncentrują się na próbach przyjęcia kontroli nad obwodem donieckim. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Prowadzą działania ofensywne w pobliżu miast Bachmut i Łyman. Próbują także poprawić swą pozycję w pobliżu miasta Awdijiwka, niedaleko Doniecka, i Kupiańska w obwodzie charkowskim. Jednak, jak zaznaczają Ukraińcy, te działania nie przynoszą większych rezultatów. Z powodu wysokiej skuteczności ataków przeprowadzonych przez wojska ukraińskie, Rosjanie wzmacniają działania kontrwywiadowcze. Jak ustalił ukraiński sztab generalny w mieście Starobielsk w obwodzie ługańskim, Rosjanie sprawdzają telefony komórkowe mieszkańców. Poszukują także osób, które kontaktowały się z numerami zarejestrowanymi u ukraińskich operatorów telekomunikacyjnych. Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley, a Niemcy bojowe wozy Marder. Niemcy przekażą też Ukrainie system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym Biały Dom po rozmowie prezydenta USA Joe Bidena z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Biały Dom poinformował, że Niemcy i Stany Zjednoczone pomogą Ukrainie w obronie infrastruktury przed rosyjskimi atakami z powietrza. Pod koniec grudnia Stany Zjednoczone poinformowały o zamiarze przekazania Ukrainie baterii rakiet obrony powietrznej Patriot. Niemcy dołączą do Stanów Zjednoczonych w dostarczeniu Ukrainie dodatkowej baterii obrony powietrznej, głosi komunikat. Biały Dom podkreślił, że prezydent Biden i kanclerz Scholz wyrazili uznanie dla wsparcia wojskowego udzielanego Ukrainie przez innych sojuszników i partnerów. Francja z kolei wyśle na Ukrainę czołgi AMX-10RC. Lekkie czołgi określane są także jako opancerzone samochody rozpoznawcze. To pojazdy kołowe o układzie napędowym 6x6, wyposażone w wieże typu czołgowego z armatą kalibru 105 mm oraz komputerowy system kierowania ogniem. Przekazanie pojazdów miało zostać uzgodnione przed tygodniem podczas wizyty francuskiego ministra obrony Sébastiena Lecornu w Kijowie. W tym tygodniu propozycję oficjalnie potwierdził Pałac Elizejski po telefonicznej rozmowie prezydentów Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego. Uzgodnione przekazanie czołgów będzie pierwszym od wybuchu wojny przypadkiem przekazania Ukrainie czołgów produkcji natowskiej. Litewskie Ministerstwo Obrony zapowiada skrócenie zasadniczej służby wojskowej. Celem planowanej reorganizacji jest zwiększenie liczby poborowych. Litewski minister obrony Arvydas Anušauskas powiedział, że skrócenie do 6 miesięcy obowiązku służby pozwoliłoby zwiększyć liczbę poborowych z obecnych niespełna 4 tysięcy do 5 tysięcy w 2027 roku. Obecnie młodzi Litwini w wojsku muszą spędzić 9 miesięcy. Litwa przywróciła częściowy pobór do wojska w 2015 roku. Miało to związek z aneksją ukraińskiego Krymu przez Rosję. Obecnie do zasadniczej służby wojskowej wzywani są zazwyczaj mężczyźni w wieku od 18 do 23 lat.
Na Białorusi po raz kolejny odroczono proces dziennikarza i członka Związku Polaków Białorusi, współpracownika Świata na Wskroś, Andrzeja Poczobuta. Rozprawa ma się odbyć 16 stycznia. Informacje w tej sprawie podało Radio Swoboda. Andrzej Poczobut został aresztowany w marcu 2021 roku. W areszcie znacznie pogorszył się jego stan zdrowia. Mimo tego nie zwrócił się z wnioskiem o ułaskawienie do władz w Mińsku. Jest oskarżany o rzekome podsycanie wrogości narodowej za artykuł o inwazji sowieckiej we wrześniu 1939 roku. KGB wpisało go na listę osób uprawiających działalność terrorystyczną. Biały Dom poinformował, że USA razem z Koreą Południową przygotowują się na wszelkie możliwe scenariusze, w tym na możliwość użycia przez Koreę Północną broni jądrowej. Amerykańskie władze podtrzymują jednak, że nie prowadzą z Seulem rozmów na temat wspólnych ćwiczeń nuklearnych. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol powiedział w poniedziałek, że w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej Seul i Waszyngton rozmawiają o możliwości przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń z udziałem elementów amerykańskich sił nuklearnych. Dzień później zaprzeczył temu Joe Biden. Przywódca Korei Północnej z kolei Kim Jong-un określił Koreę Południową mianem wroga i zapowiedział zwiększenie produkcji głowic jądrowych. W ubiegłym roku Pjongjang przeprowadził rekordową liczbę testów rakietowych. 8 osób zginęło, a 7 zostało aresztowanych podczas nalotu funkcjonariuszy Sił Bezpieczeństwa Afganistanu na kryjówki tzw. Państwa Islamskiego. Rzecznik Islamskiego Emiratu Afganistanu Zabiullah Mujahid poinformował, że osoby te odegrały kluczową rolę w przygotowaniu grudniowego ataku na chiński hotel, w którym zginęły 3 osoby. Odpowiadały też za sprowadzanie do Afganistanu zagranicznych bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Nowy rząd Izraela sugeruje, że chce zbliżenia z Rosją. Minister spraw zagranicznych w nowym gabinecie Eli Cohen zadeklarował, że Izrael będzie mówił mniej o wojnie na Ukrainie. Minister rozmawiał o tym także przez telefon z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Rozmowa z rosyjskim ministrem była pierwszym telefonem do światowego przywódcy, jaki wykonał Eli Cohen od czasu rozpoczęcia pracy jako izraelski minister spraw zagranicznych. Izraelskie ministerstwo przekazało, że politycy dyskutowali o dwustronnej współpracy. Wcześniej Eli Cohen mówił dziennikarzom, że jego priorytetem będą dobre relacje Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, ale równocześnie Izrael zamierza mniej mówić o wojnie na Ukrainie. Od początku rosyjskiej inwazji Izrael starał się zachowywać neutralność w tej sprawie. Mimo wielokrotnych próśb z Kijowa, izraelskie władze nie wysłały pomocy wojskowej, choć kraj ten jest potęgą militarną na Bliskim Wschodzie. Na Ukrainę płynęła jedynie pomoc humanitarna, która teraz według zapowiedzi nowego ministra będzie kontynuowana. Nowy izraelski rząd jest najbardziej skrajnym w historii Izraela. W skład koalicji rządowej wchodzą małe, skrajnie nacjonalistyczne partie, które domagają się aneksji całego zachodniego brzegu. Równocześnie premier Izraela, Benjamin Netanyahu, znany jest z niechęci do rządzących w Waszyngtonie polityków Partii Demokratycznej. Izraelskie władze deklarują zachowanie status quo na Wzgórzu Świątynnym. Zapewnienie to padło po tym, jak izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego, kojarzony ze środowiskami radykalnymi i nacjonalistycznymi, odwiedził święte dla muzułmanów miejsce. W przeszłości podobne wizyty kończyły się zamieszkami i palestyńskim powstaniem. Ben-Gwir od wielu miesięcy publicznie domaga się wyrzucenia Arabów z Izraela. Tuż za przysiężeniu zapowiedział, że odwiedzi Wzgórze Świątynne, święte dla Żydów i muzułmanów miejsce administrowane przez Jordanię, ale nad dostępem do którego pieczę sprawuje Izrael. Palestyńskie władze uznały zdarzenie za ogromną prowokację, a rządzący strefą Gazy Hamas zagroził w odpowiedzi atakami na Izrael. W związku z napiętą sytuacją i międzynarodowym sprzeciwem, w tym również państw arabskich, premier Izraela Benjamin Netanyahu przełożył wizytę w Zjednoczonych Emiratach. Wizyta izraelskiego przywódcy planowana była na przyszły tydzień. Biały Dom z kolei oświadczył, że jednostronne próby zmiany status quo świętych miejsc w Jerozolimie są niedopuszczalne. We wrześniu 2000 roku ówczesny lider opozycji, a późniejszy premier Izraela Ariel Sharon odwiedził Wzgórze Świątynne. Wywołało to zamieszki Palestyńczyków i doprowadziło do palestyńskiego powstania, które zakończyło się śmiercią 4000 osób. Od tego czasu przyjęło się, że izraelscy politycy nie wchodzą na Wzgórze Świątynne. Na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie znajduje się m.in. meczet Al-Aqsa, czyli jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich. Właśnie tam w towarzystwie ochroniarzy udał się minister Itamar Ben-Gwir. Meksykańskie Ministerstwo Obrony skierowało żołnierzy do walki z przestępczością zorganizowaną w mieście Juarez. 1 stycznia doszło tam do szturmu na zakład karny i uwolnienia co najmniej 30 więźniów. Dyrektor więzienia został zdymisjonowany. Prokuratura prowadzi śledztwo, które ma ustalić jego ewentualną rolę.
w doprowadzeniu do ucieczki osadzonych. Podczas niedzielnego szturmu na więzienie zginęło 19 osób, 10 strażników, 7 więźniów i 2 uczestników ataku na zakład karny. W czasie poniedziałkowego pościgu za uciekinierami natomiast zginęło 7 osób, 2 policjantów i 5 uciekinierów. Wśród osób, które uciekły z zakładu karnego, był m.in. lider gangu związanego z kartelem narkotykowym Ernesto Alfredo Pinon, znany również jako El Nieto. W 2010 roku został skazany na karę ponad 200 lat więzienia, m.in. za morderstwo i porwanie. Luis Inácio Lula da Silva został zaprzysiężony na prezydenta Brazylii. Ceremonia w kongresie rozpoczęła jego 3. kadencję. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 50 krajów, w tym 19 głów państw i szefów rządu. W październikowych wyborach Luis Inácio Lula da Silva pokonał Jaira Bolsonaro. 77-letni przedstawiciel lewicy uzyskał niewielką przewagę nad dotychczasowym prawicowym prezydentem. Lula był prezydentem od 2003 do 2010 roku. Z kolei w latach 2018-2019 spędził 1,5 roku w więzieniu pod zarzutem korupcji. Potem został jednak z tych zarzutów oczyszczony. Partyzanci z Narodowej Armii Wyzwolenia Kolumbii, ELN, zaprzeczyli deklaracjom kolumbijskiego prezydenta Gustavo Petro o podpisaniu przez nich porozumienia o zawieszeniu broni. W nowy rok Petro ogłosił półroczne zawieszenie broni z 5 największymi ugrupowaniami zbrojnymi w kraju, w tym właśnie z ELN, która prowadzi rozmowy pokojowe z rządem. Delegacja dialogu ELN nie rozmawiała o żadnym dwustronnym zawieszeniu broni z rządem Gustavo Petro, dlatego takie porozumienie nie istnieje, oświadczyła organizacja. 5 zbuntowanych partyzanckich ugrupowań, z którymi rząd w Bogocie zawarł rozejm, nie uznało porozumienia z główną siłą opozycyjną, rewolucyjnymi siłami zbrojnymi Kolumbii, czyli FARC, które zostało zawarte w 2016 roku. Formalnie zakończyło ono trwającą od połowy lat 60. wojnę domową. Ocenia się, że w trakcie jej trwania zginęło około 200 tysięcy mieszkańców Kolumbii. Ówczesny prezydent Juan Manuel Santos został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. W Stanach Zjednoczonych rozpoczął pracę nowy parlament wyłoniony w wyborach, które odbyły się w listopadzie. Większość w Izbie Reprezentantów zdobyli w nich republikanie. Demokraci utrzymują kontrolę nad Senatem. Republikanie mają w Izbie Reprezentantów 222 mandaty, podczas gdy demokraci 212. Mając większość, republikanie będą mieli inicjatywę ustawodawczą w kwestiach budżetowych oraz możliwość powoływania komisji do zbadania działalności administracji Joe Bidena. Już zapowiedzieli, że przyjrzą się działalności FBI i Departamentu Sprawiedliwości, kryzysu imigracyjnego oraz sprawie pandemii COVID-19. Wcześniej jednak muszą wybrać przewodniczącego Izby, który zastąpi na tym stanowisku Nancy Pelosi. Głównym kandydatem jest Kevin McCarthy, ale jak dotąd nie udało mu się uzyskać wymaganego poparcia 218 członków swojej partii. Ponieważ w Senacie większość miejsc mają demokraci, to uchwalenie przez nowy kongres jakiejkolwiek ustawy będzie wymagało kompromisu obu partii. Przy obecnych głębokich podziałach politycznych w USA uzyskanie go nie będzie bardzo łatwe. Polska znalazła się na czele 23 propozycji wakacyjnych wyjazdów w rankingu CNN. W artykule opublikowanym na stronach internetowych tej amerykańskiej stacji zwrócono uwagę na nowe restauracje i hotele, ale także na wsparcie, jakie można okazać naszemu krajowi solidaryzującemu się z Ukrainą. CNN zwraca uwagę, że wspólna granica z Ukrainą oznacza, iż Polska przyjęła najwięcej ukraińskich uchodźców spośród wszystkich krajów, które wyciągnęły pomocną rękę z chwilą rosyjskiej agresji. Niezależnie od tego, czy chcesz spędzić wakacje w Iście Królewskim Pałacu w Warszawie, albo wyskoczyć na kilka dni do Krakowa, Gdańska, Wrocławia albo Poznania, albo zaszyć się w lasach nad jeziorami albo w górach, masz okazję zrobić dobry uczynek tylko poprzez spędzenie wakacji w Polsce, napisano w artykule. Wśród innych propozycji znalazły się m.in. zachodnia Australia, Liverpool, Laos, Bogota w Kolumbii oraz Dolina Mustangu w Nepalu. Ponad 200 tysięcy osób pożegnało najwybitniejszego piłkarza świata. W Brazylii pochowano zmarłego pod koniec grudnia Pelego, ikonę futbolu. Tysiące osób przyjechały na stadion w miejscowości Santos, gdzie trumna z ciałem Pelego wystawiona została na widok publiczny. Okryta brazylijską flagą trumna z ciałem piłkarza została potem przewieziona wozem strażackim w żałobnym kondukcie przez miasto na prywatną ceremonię pogrzebową.
trakcie przejazdu Brazylijczycy klaskali, dziękując Pelemu za jego dokonania. Procesja przejechała m.in. przed domem, w którym wciąż mieszka stuletnia matka Pelego. W uroczystościach wziął też udział nowy prezydent Brazylii Lula Inácio da Silva. Brazylijczyk Pele trzykrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata. Przez ponad rok leczył się na nowotwór. Zmarł 29 grudnia w wieku 82 lat. Po jego śmierci w Brazylii ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Świat na wskroś. Chorwacja, która dołączyła do Unii Europejskiej w 2013 roku, stała się 20. krajem, który przyjął walutę euro oraz 27., który dołączył do strefy Schengen. Dzięki temu zniesiono oficjalne kontrole na granicach ze Słowenią i Węgrami. O ile Chorwaci bardzo cieszą się z dołączenia do strefy Schengen, o tyle przyjęcie waluty euro nie u wszystkich budzi entuzjazm w związku z obawami o wzrost cen. Według ekspertów jednak przyjęcie euro pomoże chronić gospodarkę Chorwacji przed szalejącą na świecie inflacją oraz obniży warunki zaciągania kredytów w trudnej sytuacji gospodarczej. Analitycy wskazują, że kraje takie jak Polska czy Węgry, które nie zdecydowały się do tej pory na przyjęcie euro, są bardziej narażone na skutki kryzysu. Wejście do strefy Schengen jest z kolei bardzo dobrą wiadomością dla chorwackiej branży turystycznej, która odgrywa kluczową rolę w gospodarce tego kraju. Od 1 stycznia zniesiono kontrole graniczne przejścia granicznych ze Słowenią i Węgrami. Kontrole na lotniska przejdą natomiast do historii z powodu technicznych dopiero 26 marca. Kontrole graniczne nadal będą funkcjonować na wschodnich granicach z Czarnogórą, Serbią oraz Bośnią i Hercegowiną, które nie należą do Unii Europejskiej. Komentarz Jan Musz z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dla Chorwatów to rzeczywiście jest w tym wymiarze międzynarodowym taki skok cywilizacyjny. Oni uważają, że dopełniło się tutaj proces integracji europejskiej, do którego Chorwaci dołączyli z opóźnieniem. Przede wszystkim weszli do Unii Europejskiej za Bułgarią i za Rumunią, co dla Chorwatów stanowi taki polityczny policzek, można powiedzieć. I tym wejściem do strefy Schengen, do strefy euro, Chorwaci uważają, że dołączyli do grupy państw takich najsilniej zintegrowanych, do tego europejskiego jądra. Dołączyli do klubu najlepszych państw w Unii Europejskiej. Także dla nich to jest bardzo ważny krok. Ten krok oczywiście się nie wydarzył z dnia na dzień. To nie jest tak, że Chorwaci złożyli wniosek 3 miesiące temu, a w połowie grudnia Unia podjęła decyzję o przyjęciu Chorwacji tutaj do strefy Schengen, strefy euro, tylko ten premier Plenković poświęcił temu swoje 2 kadencje, tym 2 strategicznym celom. Chorwacki Bank Narodowy, pokazując jakieś też różne statystyki, wykresy, od 2 lat mówił, że nie skoczą ceny do góry. Ceny skoczyły do góry oczywiście w ciągu kilku dni. No, nastąpiło takie zaokrąglenie w euro do góry. Podskoczyły ceny o 10-20% niektórych produktów. Co boli po kieszeni przeciętnego chorwackiego tutaj konsumenta. Kiedy Słowenia wchodziła do strefy euro, kilka miesięcy przed przystąpieniem do strefy euro, rząd ogłosił taką akcję, że powstanie lista przedsiębiorstw, lista firm, które podnoszą ceny jakby bez przyczyny. To była akcja Name and Shame. I to w Słowenii zadziałało. To znaczy ludzie mogli zgłaszać przedsiębiorstwa, gdzie w związku z przystępowaniem do strefy euro przez Słowenię, no te osoby podnoszą ceny jakby bez uzasadnienia tutaj gospodarczego, tylko dlatego, żeby zaokrąglić do góry cenę. I to działało w Słowenii. W Chorwacji takiej akcji nie podjęto. Ceny podskoczyły do góry i to się negatywnie na pewno odbije na notowaniach rządu Plenkovicia, ponieważ te argumenty, których on używa, że wzrośnie handel, że obniży się ryzyko walutowe, które tutaj jest dla banków jakimś istotnym elementem, to nie są te argumenty, które przemawiają do przeciętnego Chorwata. Dla przeciętnego Chorwata przemawia, można powiedzieć też słusznie, fakt, że kawa podrożała z euro 30 do euro 70, albo że inne produkty żywnościowe podrożały, albo że inne usługi podrożały. To jest to, z czym się przeciętny Chorwat i Chorwatka spotykają codziennie i to widzą, a makro jakieś wskaźniki, które mają ogólnie dobry wpływ na gospodarkę, ale bezpośrednio nie dotyczą obywateli, no to mają mniejsze przełożenie. Ja podejrzewam, że tutaj rząd Plenkovicia traci nieco na notowaniach.
wzrośnie liczba gości przyjeżdżających z zagranicy, aczkolwiek ja bym nie powiedział, że to jakoś tam się tak bardzo pozytywnie odbije na tutaj na gospodarce chorwackiej, ponieważ obecnie Chorwację odwiedza już bardzo, bardzo dużo turystów. Także Chorwatom powinno zależeć nie na ilości tych odwiedzających turystów, tylko na ich jakości, w sensie jakości oferowanych usług, jakości sprzedawanych towarów i usług, tak żeby chorwacka gospodarka i Chorwaci mogli na tym coraz lepiej zarabiać. Znaczy ilość niekoniecznie musi przejść w jakość w tym wypadku. I ja jestem tutaj sceptycznie nastawiony co do tego, czy Chorwaci rzeczywiście skorzystają tak bardzo na perspektywy tej turystycznej części gospodarki, czy Chorwaci tak bardzo na tym skorzystają. Na pewno jest to dla nich duże ułatwienie, jeżeli chodzi o podróżowanie. Na pewno jest to duże ułatwienie dla Austriaków, dla Słoweńców przede wszystkim, którzy podróżują do Chorwacji, ponieważ przypomnijmy, te dwa państwa kiedyś istniały w ramach Federacji Jugosłowiańskiej, także tutaj te więzi gospodarczo-społeczne są dalej stosunkowo silne i ta granica Schengen była bardzo uciążliwa i tam się tworzyły kolejki, jak to przekraczanie granicy takiej Schengen. To akurat dla przeciętnego Chorwata jest duże ułatwienie i rzeczywiście umożliwia powodne przekraczanie granic, które przecież w Zjednoczonej Europie powinny mieć charakter jedynie symboliczny. Część Chorwatów jakaś tam będzie wspominała Kunę z sentymentem, ale to, umówmy się, też nie była aż tak mocna waluta, czy to nie była waluta, z którą łączono z jakimś tam cudem gospodarczym, jak na przykład mieliśmy w przypadku guldena holenderskiego, czy marki niemieckiej, prawda, że to był taki symbol silnej, zdrowej gospodarki. A tutaj z Kuną nie ma niestety tych powiązań, jest powiązanie takie sentymentalne, nacjonalistyczne w tym rozumieniu, że to jest ich narodowa, czy była ich narodowa waluta, ale myślę, że to stosunkowo szybko minie tęsknota za Kuną. Może nie minie tęsknota za cenami w Kunach, ale ten sentyment za Kuną, myślę, że to nie będzie aż tak poważny. Ja w każdym razie staram się zatrzymać kilka tutaj banknotów i kilka monet chorwackiej starej waluty tutaj na pamiątkę. Na pewno będzie można oczekiwać tutaj większego parcia takiego na granicę chorwacko-bośniacką przede wszystkim i chociaż w mniejszym stopniu chorwacko-serbską, ponieważ tutaj Chorwacja staje się, czy ta chorwacka granica staje się tą zewnętrzną granicą strefy Schengen. Z drugiej strony po stronie Bułgarii i Rumunii mam pewne rozczarowanie, że nie udało się do tej strefy Schengen wejść, że dalej Rumunii i Bułgarzy będą musieli stać w kolejkach na granicy, ale to też pokazuje takie pewne niesprawiedliwe podejście ze strony Europy Zachodniej, której dużo bliżej jest geograficznie na przykład do Chorwacji. To znaczy Austriacy jeżdżą na wakacje do Chorwacji, a nie jeżdżą na wakacje do Rumunii czy do Bułgarii. I chyba jest taki ewidentny przykład tego, że w percepcji austriackiej ta Chorwacja jest dużo bliżej niż odległa Rumunia czy odległa Bułgaria. W związku z tym jest traktowana nieco lepiej niż właśnie ta odległa Bułgaria czy odległa Rumunia. No mamy różne podejścia w traktowaniu państw tej nowej Europy tak zwanej, czy nowych państw członkowskich w Unii Europejskiej. I miejmy nadzieję, że Rumunia i Bułgaria nie ustaną w tych wysiłkach, żeby w końcu do strefy Schengen wejść. W Polsce nie ma takiej realnej debaty na temat stosunkowo szybkiego przystąpienia do strefy euro. Nie ma tutaj jakiegoś planu działania i rząd polski nie zamierza na razie do strefy euro wchodzić, nie zamierza przyjmować wspólnej waluty. Podobnie w Czechach i na Węgrzech. Pod tym względem pozostajemy nieco w tyle. Chociaż to zależy od tego, w jaki sposób też przyjęcie wspólnej waluty wpłynie na rozwój gospodarki chorwackiej, ponieważ są, że tak powiem, różne szacunki. Czy zwiększy się presja na Europę Środkową, czy na te trzy państwa, żeby przystąpić do strefy euro? Zależy tutaj wszystko od Berlina i od Paryża. Ja natomiast myślę jeszcze, że problemem, który nie mógł zostać niestety przewidziany przez rząd Plenkowicza, jest inflacja wywołana najpierw przez ten okres post-covidowy, a potem przez agresję rosyjską przeciwko Ukrainie. I tutaj Plenkowicz i Chorwacja właściwie przyjmuje wspólną walutę w bardzo takim ciężkim gospodarczym momencie. Co za tym idzie, duża część Chorwatów może obwiniać za te problemy Plenkowicza i wejście do strefy euro. To znaczy Plenkowicz tutaj może bardzo dużo stracić z tego powodu, że kryzys gospodarczy wywołany przez czynniki zupełnie od niego niezależne, to znaczy przez reakcję post-covidową w Chinach oraz wojnę w Ukrainie, mogą być przypisane tutaj premierowi Plenkowiczowi. Ja myślę, że to jest tutaj duże wyzwanie dla niego. I ciekawe, jak Plenkowicz do tego się odniesie, bo
zaczyna się mówić już tutaj o rozpisaniu wcześniejszych wyborów w Chorwacji, tak żeby mógł jeszcze na fali tutaj stosunkowo wysokiego poparcia i stosunkowo słabej sytuacji politycznej opozycji, jeszcze żeby mógł wygrać te wybory ostatnie 4 lata. Ten problem polega na tym, że HDZ, partii Plenkovicia, spada poparcie dużo wolniej niż spada poparcie dla 2 najważniejszych partii lewicowych, które pozostają w opozycji. I tak naprawdę obydwie partie mają już koło 10, chyba jedna poniżej 10%, natomiast partia Plenkovicia powyżej 25%. A inne partie polityczne jak na razie się nie liczą, to znaczy mają jeszcze mniejsze poparcie, to jest ta bardzo rozczłonkowana scena polityczna. W związku z tym, mimo że Plenkovićowi i jego partii spada poparcie polityczne, to opozycja nie ma pomysłu, jak przejąć władzę. To jest dosyć podobna sytuacja jak w Polsce, gdzie jest opozycja, ale ta opozycja też jest podzielona i też tak naprawdę jej notowania nie rosną w jakiś taki diametralny sposób. Podobnie właśnie w Chorwacji. To znaczy premier Plenković cały czas może liczyć na solidne poparcie 25-30% społeczeństwa, a opozycja jest bardzo podzielona, niespójna i bez pomysłu na przyszłość. I tutaj Plenković się może dosyć pewnie czuć pod tym względem. Co do inflacji, co do przyjęcia euro, której część Chorwatów była sceptyczna, ale to akceptowała to przyjęcie euro, podobnie jest z inflacją, w sensie inflacja jest tutaj, uderza po Chorwatach, ale Chorwaci też są przygotowani na kryzysy gospodarcze. Chorwaci sobie zdają sprawę, że ze swojej pozycji na tym międzynarodowym podziale pracy i to, że są państwem stosunkowo małym i gospodarczo tak naprawdę w tym ujęciu globalnym niewiele znaczącym i wiedzą, że są po prostu pod tym względem tutaj takim przedmiotem, a nie podmiotem. I tutaj się kłania taki silny determinizm polityczny, można powiedzieć, wśród Chorwatów, którzy czy inflację, czy inne takie zewnętrzne czynniki traktują po prostu jako coś, z czym się należy pogodzić i zaakceptować, ponieważ niewiele mogą. O wejściu Chorwacji do strefy euro i strefy Schengen mówił Jan Muś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiał z nim Husajn Oruczewicz. Świat na wskroś. W masowej fali zakażeń koronawirusem w Chinach w ciągu pierwszych 3 tygodni grudnia zaraziło się 18% populacji. Tak wynika z krążących w mediach społecznościowych notatek z posiedzenia Narodowej Komisji Zdrowia w Pekinie. Osoby biorące w nim udział potwierdziły agencji informacyjnej Financial Times prawdziwość tych danych. Według prognoz ekspertów należy spodziewać się setek tysięcy zmarłych. Po prawie 3 latach lockdownów i masowych testów najludniejszy kraj świata nagle 7 grudnia zniósł swoją twardą politykę zero COVID. Chińskie władze uzasadnili zwrot tym, że infekcje wywołane wariantem Omikron nie są już tak ciężkie. Jednak eksperci wskazują, że wobec wybuchowego rozprzestrzeniania się wirusa nie można już było utrzymać surowych środków. Restrykcje coraz bardziej obciążały również drugą co do wielkości gospodarkę. Komentarz Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Nie mamy dokładnego obrazu tego, co się dzieje w Chinach, czegoś się wydarzyło, ponieważ chińskie władze tego nie podają. Oficjalnie twierdzą, że nie ma możliwości w tej chwili śledzenia liczby wszystkich zachorowań, ponieważ zmieniły się kryteria, nie wykonuje się masowych testów. Testy są wykonywane tylko dla tych, którzy chcą je wykonać i to powoduje, że nie ma pełnego obrazu. Mamy dane cząstkowe z niektórych władz regionalnych mówiące o tym, że istnieje bardzo, że przychodzą kolejne fale zachorowań. Można na podstawie tych cząstkowych danych, niepełnych, szacować, że mamy do czynienia codziennie z kilkunastoma milionami nowych przypadków. W większości to są osoby, przychodzą bezobjawowo albo niskoobjawowo, ale przy tak dużej liczbie osób chorych, niewielki procent, ale to jest nadal bardzo duża liczba osób, trafia do szpitali i mamy do czynienia z dużą ilością zgonów. Oczywiście chińskie władze tak mocno zawęziły definicję zgonu z COVID-19, że praktycznie mało kto jest formalnie, ma w akcie zgonu napisany jaką przyczynę COVID-19,
Chociaż wiadomo, że większość tych ludzi umiera w wyniku COVID lub komplikacji wywołanych przez COVID, ale nie mamy naprawdę możliwości oszacowania tego zjawiska. Może dopiero na koniec roku, jak będziemy mieli znali liczbę wszystkich zgonów w Chinach, będziemy w stanie ją porównać z projektowanymi czy szacowanymi średnimi zgonami w ostatnich latach, będziemy mogli oszacować, o ile więcej osób zmarło w Chinach, niż byłoby to przewidywalne w normalnych warunkach. Ale na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Widzimy znowu z mediów społecznościowych przede wszystkim, z doniesień niektórych niewielu dziennikarzy zagranicznych, którzy zostali w Chinach, że szpitale są mocno obłożone, że krematoria działają praktycznie całą dobę, ale to są też takie fale zachorowań i jest różna sytuacja w różnych miastach i regionach Chin. One się zdecydowały na otwarcie nie z powodu protestów, tylko ze świadomości, że rosnące koszty polityki zero COVID, gospodarcze, ale także pochłaniające ogromne ilości zasobów. Proszę pamiętać, że w zeszłym roku same testy pochłonęły prawdopodobnie 1,5% PKB Chin. Same testy na COVID. Niektóre władze regionalne nie wypłacają pensji albo ograniczały wypłacanie pensji w sferze budżetowej. Nauczyciele dostają ograniczone pensje, urzędnicy i tak dalej, ponieważ już nie mają pieniędzy. Spadły dochody budżetowe ze względu na ograniczenia gospodarcze, a równocześnie duże wydatki na testy między innymi, ale na obsługę, na wszystkich tych strażników i tak dalej. To wszystko pochłonęło bardzo dużą ilość części PKB. W pewnym momencie Pekin zorientował się, że tego się dalej nie da utrzymać. Równocześnie Omikron spowodował, że jest tak trudny do wykrycia, nawet przy masowych testach, że jest bardzo duża ilość błędnych testów, fałszywych, negatywnych, co spowodowało, że Omikron się rozpowszechnił tak i tak w Chinach. To wszystko spowodowało, że władze uznały, że muszą zmienić politykę. Problem polega na tym, że przez 2,5 roku bardzo ostrej polityki zero COVID wyczerpano pewien zasób cierpliwości Chińczyków. To wszystko spowodowało, że jak zaczęto ją luzować, to samo luzowanie wymknęło się spod kontroli. Tak naprawdę moim zdaniem Pekin dążył do tego, żeby utrzymać jakąś kontrolę nad całym tym procesem, ale to się mówi wymknęło kompletnie spod kontroli, dlatego że społeczeństwo już było tak zmęczone tą sytuacją i także lokalne władze, na których tak naprawdę barkach prowadzenie tej polityki leżało, że po prostu to wszystko się wysypało i tamy pękły i po prostu sytuacja się stała taka, że nikt tego już dalej nie w stanie kontrolować, ani przestrzegać i wszystko się spontanicznie po prostu zostało uwolnione w swojej masie. A czy proszę pamiętać, że przestrzeń informacyjna w Chinach jest kontrolowana i to, co się dzieje, jest w mediach pokazywane, to niekoniecznie odzwierciedla tym, czym chińskie społeczeństwo jest zainteresowane. Jeżeli nawet władze próbują odwrócić uwagę, zminimalizować problem i tak dalej, to Chińczycy w swojej masie są bardzo skupieni na kwestii COVID-u. Poszukują lekarstw, poszukują testów, poszukują metod zabezpieczenia się, sprawdzają, kto już przechorował, z jakimi objawami, poszukują zachodnich, zagranicznych lekarstw przeciwko COVID-owych czy wspomagających leczenie COVID-u, żeby siebie zabezpieczyć na wszelki wypadek i tak dalej, i tak dalej. Na pewno społeczeństwo chińskie, mimo tego, że w mediach państwowych władze próbują odwracać uwagę i zmieniać narrację, to społeczeństwo jest na pewno pochłonięte i bardzo skupione na pandemii w tej chwili. Może sytuacja zmusić władze do tego, żeby się otworzyć, ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie będą chciały się otworzyć, ze względu na to, że musiałyby się przyznać do tego, że ich szczepionka jest nieskuteczna, mimo że przez 2,5 roku wmawiały swojemu społeczeństwu, że mają skuteczną szczepionkę przeciwkowidową. Więc z tego punktu widzenia, moim zdaniem nie. Tak samo też jest powód, dla którego nie dopuszczono zachodnich leków antykowidowych, ponieważ Chiny chcą promować swoje leki antykowidowe, ba, próbują wciąż promować tradycyjną medycynę chińską, jaką remedium przeciwko COVID, mimo tego, że jest to kompletnie nieskuteczne, ale duma narodowa i takie podbijanie nacjonalistycznego bębenka powoduje, że władze, jeżeli się zdecydują na przyjęcie zachodnich, czy to szczepionek, czy lekarstw, to będzie to w ostateczności tylko w sytuacji, kiedy zostaną przyparte do muru. Proszę pamiętać, że w Chinach Chiny wchodzą w okres chińskiego Nowego Roku, który
tym roku przypada na 22 stycznia i to jest normalne, że produkcja w fabrykach zamiera. Robotnicy, którzy są w większości migrującymi robotnikami, wracają do swoje miejsce pochodzenia na chiński Nowy Rok i większość fabryk przestaje działać na 2-3 tygodnie. Więc takie zahamowanie produkcji jest czymś normalnym i zazwyczaj zachodnie koncerny czy chińscy producenci uwzględniają tą przerwę w swoich planach produkcyjnych. W tym roku ze względu na COVID ta przerwa i imigracja robotników, jakby ich ewakuacja, nazwijmy w ten sposób, z miejsca, gdzie pracują, nastąpiła wcześniej, bo to zazwyczaj następuje na tydzień przed chińskim Nowym Rokiem i wracają do pracy tak 2-2,5 tygodnia po chińskim Nowym Roku. W tym roku oni już wyjeżdżają właśnie, żeby uniknąć zachorowania w dużym mieście, tam gdzie nie mają zazwyczaj także ubezpieczenia zdrowotnego, bo jeżeli mają dostęp do państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, to mają do niego dostęp tylko w miejscu zameldowania, czyli w miejscu pochodzenia. To wszystko powoduje, że to jest przerwane, ale na ilu stopni w efekcie jest to normalny cykl produkcyjny w Chinach wynikający z chińskiego Nowego Roku, a na ile jest to efekt COVID-u, bardzo trudno oszacować. Będziemy mogli to dopiero ocenić po chińskim Nowym Roku, jeżeli te przerwa w produkcji będą przedłużone. Nieobecność robotników migrujących będzie się przedłużała, to wtedy będziemy mogli ocenić skalę zjawiska. Jeżeli Omikron czy jakikolwiek wirus rozpowszechnia się wśród tak dużej populacji, która nie ma nabytej w żaden sposób odporności zbiorowej, to prawdopodobieństwo i częstotliwość mutacji wzrasta w sposób naturalny, jest to oczywiste. I teraz istnieją jak najbardziej naturalne i uzasadnione obawy, że z tego może wyniknąć nowy wariant, kolejny subwariant. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki on będzie miał charakter. Może być jeszcze bardziej łagodniejszy, a może być bardziej zjadliwy. Ale bez kontrolowania tego procesu i bez zdolności oceny tego, co się dzieje w Chinach, a chińskie władze nie dzielą się tymi informacjami ani ze swoimi partnerami zagranicznymi, ani ze Światową Organizacją Zdrowia. Nie wiemy, jak sekwencjonują wirusa, czy się pojawiają już nowe subwarianty, ponieważ oni nie przekazują tych informacji. Więc w sposób naturalny państwa przyjmujące Chińczyków chcą ich testować, pobierać próbki, żeby móc samemu ocenić, czy koronawirus już mutuje i w jakim kierunku te mutacje idą. Sytuację w Chinach w związku z nową falą zachorowań na COVID-19 przedstawiał Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz. Świat na wskroś. Dziękujemy już Państwu za uwagę. Włodzimierz Batu i Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza. Świat na wskroś.